Cześć. Dziś mamy przyjemność przedstawienia naszego dziecka. Oto Kraken, nasze autorskie narzędzie służące do testowania wytrzymałości wydruków. Przy jego pomocy możemy wygodnie i z dużą powtarzalnością przeprowadzać testy zniszczeniowe na specjalnie zaprojektowanym w tym celu modelu PowerTest. Test. Power Test drukujemy z supportem, więc jeszcze przed przystąpieniem do testów należy usunąć z niego wszystkie podpory. Oczywiście pamiętamy o BHP. Okulary, rękawiczki i zdrowy rozsądek są obowiązkowe. To nie jest zabawka, można sobie tym zrobić krzywdę, zarówno samym narzędziem, jak i odłamującymi się fragmentami wydruku. A teraz do rzeczy, czyli jak z niego korzystać. Najpierw wyłamujemy mały element wystający ze spodu Power Testu, następnie przystępujemy do rozłamywania reszty krakenem lub szczypcami. W zależności od tego, czy proces druku przebiegł poprawnie, a co za tym idzie, jak jest spójny i wytrzymały wydruk, Power test pod wpływem miażdżenia krakenem rozpadnie się na różne sposoby. Jeżeli przełamie się wzdłuż warstw, oznacza to, że nie były ze sobą odpowiednio połączone. Zwykle widoczne są wtedy także szczeliny między obrysami czy wybiórcze zbielenia, świadczące o tym, że warstwy trzymały się kolejnych tylko w niektórych miejscach. Pożądany efekt to złamanie pionowe. Oznacza to, że proces druku przebiegł prawidłowo, obrysy i warstwy dobrze się trzymają siebie nawzajem. Najmniej wytrzymałym miejscem jest faktycznie to, które narażone było na największe siły i to jest właśnie ideał, do którego dążymy. Model powertestu można już teraz pobrać z naszej strony internetowej, link zostawiamy w opisie. Model Krakena pojawi się tam niebawem. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, to łapka w górę. Będziemy mieć motywację do nagrywania kolejnych i dzielenia się naszą wiedzą i pokazywania ciekawostek z zakresu druku 3D.